stopnie. Jaki cel, ty! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4, tryb Fortnite. Czy czekaliście na odcineczek z Luckiem? Ja czekałem. Moi drodzy, dzisiaj pozdrawiam wszystkich Szymonu. O, czekaj, Szymony chyba był ostatni. Ej, Michał, pozdrowienia dla ciebie, wszystkiego dobrego, spełnienia w tym roku i miłego oglądania, bo to też są pozdrowienia, nie? Jak komuś powiem, że ej, miłego oglądania, to jest takie pozdrowienie. Także zostawcie na samym początku łapę w górę, nie zapomnijcie o tym. Ej, 40 tysięcy wyświetleń pod ostatnimi filmami z trybu Fortnite, a tylko 1000 łapek. No, kurde. Dawajcie 40 tysięcy, zobaczymy, czy uda nam się dobić. Wow, patrzcie. O, tutaj mam jakiegoś Polaka, Flisek jakiś tutaj jedzie sobie. Ej, wiecie co, przed chwilą grałem sobie testowo na rozgrzewkę tryb Fortnite i wiecie co? Spotkałem 30 osób. Wow. O, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Moi drodzy, info od sponsora, posłuchajcie. Squad Blast to nowa, darmowa strzelanka z widokiem z boku, osadzona w dystopijnym świecie przyszłości sterowanym przez korporację, którą możecie pobrać na Steam, Android czy telefony Apple. Zawiera starannie zbalansowaną pod względem sprawiedliwości i niezwykłą, łatwą w opanowaniu głęboką rozgrywkę. Będziesz musiał wykorzystać różnorodne taktyki, aby odnieść zwycięstwo kilku trybów walki. Wyposaż się w broń białą, aby biec nieobciążony, i rób rocket jumpy dla większego pionowego skoku. Ślizgaj się po rampach, skacz jak królik, przeskakuj nad pociskami i wiele więcej. Możesz dołączyć do bitwy i opanować każdy niezbędny tryb wieloosobowy. Od Team Deathmatch po Capture the Point i po Payload. Każda z postaci ma swój unikalny zestaw zdolności i broni, więc kluczowe jest dobranie ich tak, aby uzupełnić zespół. Już teraz możesz zagrać w wersję demonstracyjną Squad Blast i dołączyć do oficjalnego Discorda gry, by śledzić najnowsze aktualizacje oraz grać z innymi. Planowana data wydania to 2023 rok. Nie obawiaj się wymaganiami gry, bo ma naprawdę niskie. Gra posiada pełne wsparcie dla gamepadów. Używając kodu SQUADBLAST23 dostaniesz dostęp do Thunder Pack, limitowanej edycji twojego nowego awatara. Jedna czapka dla ARKS i dwie bronie w grze. Koniecznie obadaj SQUADBLAST. I zaczynamy od kopalni. Zobaczmy, co mamy tutaj w okolicy. Trzeba się rozejrzeć myszką. Okej, mamy tylko jednego dropa. Gdzie ten drop? O, tutaj, dobrze, myślałem, że ktoś mi go już zgarnął, ale jeszcze jest. Zabieramy Impala, no może by. Tak naprawdę Impalą powinienem jeździć na skrzyni automatycznej, dlatego że ten samochód nigdy nie występował w skrzyni ręcznej. Nigdy. A tym bardziej z jakimś sprzęgłem czy czymś takim. Naprawdę. Ten samochód to tylko i wyłącznie automat, prawdziwy amerykański. I to jest samochód, który używany jest przez policję w Stanach Zjednoczonych. A my go używamy w sumie też jako policja, zobaczcie. Oho, mamy tutaj coś. Kurde, jedzie w moją stronę. Czekaj, co? O, co jest? Czemu on był taki jakby niewidoczny? O nie, jedziemy w drugą stronę. O kurde, ale dziwnie. Ej, patrzcie na strefę, widzicie? Zaraz przy tej strefie jesteśmy. I nam wyznaczyło tak dziwnie cel, ja wiem. Ej, ale ten gościu, ja go tak jakby popycham tutaj, ale ja go widzę wycieniowanego, znaczy no, niewidzialnego dla mnie, dziwna sprawa. Okej, jedziemy na razie drogą, chociaż gościu tam ładnie nadrabia. Przez chwilę chyba miałem nad nim przewagę, zaraz zobaczymy. O! Oj, 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 oj. Kurczę, wiecie co, przycisk od włączania mapy na tym moim dashboardzie tutaj się popsuł i nie mogę sobie otworzyć mapki teraz tak na szybko, tej dużej. Nie wiem, jak jechać, ale gościu chyba jest na dobrym torze już w tym momencie, dlatego my musimy mu tutaj trochę przeszkodzić, zrobić mu blokadę drogową. Au! Ale wypadłem. Nie udało się, cholera. Dobra, jeszcze 1,5 kilometra, zobaczymy, co się stanie. Dawaj, dawaj, Lucek. Impala jest dosyć szybka, powiem wam, jak na trzeci poziom całkiem nieźle sobie radzi. Ty co, gościu zrobił? Rozwalił się na prostej drodze? Co jest? Ej, ty po serio rozwalił się na... Aha, dobra, on pojechał tam skrótem, okej. Całkiem dobrze chciał zrobić, ale no nie pykło mu. I znowu mu zajadę drogę, zobacz.
Okej, okej, dogania mnie! Szybko na ręcznym. Ale wejście! Dobra, teraz zobaczymy, czy mnie złapie. Bo on ma trochę szybszy samochód, on ma chyba Golfa! Albo coś takiego, ale zobaczcie, Impala! Daje radę! Okej, zrobiliśmy! Bardzo fajnie! Ty, coś mnie tutaj goni! Jakbym mógł teraz szybko mapę otworzyć. Czekaj, kurde, na padzie, żeby sobie przypisać czy coś. Ja nie wiem, jako... Ach, tutaj nie mogę się... Jak grałem na kierownicy Moza, to mogłem się fajnie obracać i w ogóle patrzeć sobie do tyłu, trąbić, kogoś tam wyzywać. I to było spoko, naprawdę. Ale tutaj no niestety mam z tym problem. Dobra, gościu pojechał sobie tak. Nie pojechał źle. Ale w tym wypadku, skoro jestem tutaj zaraz na tamie, mam wrażenie, że mogę być szybszy, ale no nie wiem, nie jestem na 100% przekonany, bo on już jest kuźwa po drugiej stronie. Ładnie pojechał. Czwarty poziom, a czwarty kontra czwarty, nieźle. Ale kurczę, lepiej to rozegrał, lepiej, oj lepiej. Zobaczymy, może jeszcze w lesie gdzieś tam się rozwali. 2,7 km do celu, jeszcze ja się nie poddaję. Jadę do końca. Bo to wiecie, różnie kurde bywa, nie? Jedziemy, jedziemy, a jak wjedzie na tą drogę, to już chyba game over będzie. Oj ta... Ożesz ty! No nie, ej co jest? Kto to? Ty, what the hell, to jest gracz? To jest gracz, ej, ale się uwziął na mnie. Ło, no to już pom... No i naprawiłem sobie w końcu ten przycisk od mapki. Teraz wszystko będzie w porządku. O, Nissanka mamy, zabieramy od razu. Pojawiłem się w ogóle w innym miejscu niż zawsze? Zawsze startuję, wiecie, z tej mojej ulubionej drogi. A teraz sobie postanowiłem wystartować stąd i zobaczymy. O, tutaj już ktoś sobie jedzie. Jo, piorniczo, patrz. O nie, Golordo Spider! Czekaj, ja go wyzwę na pojedynek. Może się uda z nim wygrać, nie wiem, ale to by był cud. Dawaj, szybko. Gaz. Drugi poziom kontra Spider? Nie, no to niemożliwe, żebym to wygrał. Pokaż mapkę. Okej, dobra, gościu. Mam szansę, wiesz co? Bo tutaj będzie sporo offroadów. A Spider wydaje się być mega kiepski na offroady. Jeśli gościu oczywiście kurde, jakie on ma lagi. Dobrze, że nie będę musiał się z nim spychać, bo tragedia. Tutaj można wtopić legendarnie. Jeśli gościu wjedzie w wodę, to po nim. Ale chyba ogarnia. Nie wjechał w wodę, okej. Ale nie wjechał w tą głęboką wodę. Jak wjedzie w tą głęboką, to go daleko zresetuje. Ale na razie jedziemy i zobaczcie, że całkiem równo. O, jakbym tego galardziocha wyrwał, to by było naprawdę... Co on ma takie lagi, kurde? Gościu pojechał tutaj przez las. Mam nadzieję, że się rozbije. Ty, ale Galardo. Ty, gościu się tam zatrzymał. Ja próbuję objechać wodę, bo tej wody tu jest naprawdę dużo. I sami wiecie, że można legendarnie tu wtopić. Ty, wyprzedziłem typa drugą klasą? What? Wow. Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo ja mam wrażenie, że zaraz to wygramy. Myślałem, że uda mi się sprzątnąć tego galardziocha, ale niestety się nie udało dojechać na czas. Kurde, ale sobie przewagę zrobiłem. O, mogłem wziąć to bardziej lewą stroną. Dobra, gaz, dawaj. Ty patrz, skyline. 200 metrów, 300 metrów. 200. Oho. Kurczę, szkoda, że nie mogę kamerką sobie obracać do tyłu tutaj, tak szybko. Jak to miałem na tamtej kierownicy, ale mi tego brakuje. Kurczę, gościa zrobiłem, ty! Mam Galardo 8 poziom, to nie jest jakieś super szybkie auto, ale 8 poziom! Pokonałem drugim, wow! To było miejsce tutaj, naprawdę mega trudne. Ale, wow, dobra, ten samochód jest sporo szybszy od tego auta, które miałem przed chwilą. Ale ono jest trudne na offroady. Gościu legendarnie wtopił, no. O kurczę, ty, trzeba się tutaj trochę nakręcić. No widzicie, nawet myślę, że mocniej zwalnia niż Skyline na tej wodzie, bo jest niższe, ale jest dużo szybsze. Z tym, że tutaj na tych offroadach to nie miało większego znaczenia, bo samochody... Znaczy liczy się to, kto lepiej... Kurde, no po prostu wygrałem, bo byłem lepszy i koniec, no. Tu widzimy dwóch typków, zobaczmy mapkę. O kurczę, no to będzie dobre, bo... A nie wiem, jak tu się potoczy sprawa.
Będziemy musieli wyzwać kogoś na pojedynek z tego pojedynku, co oni tutaj toczą, ale to kurczę, chyba niskie poziomy są, bo bardzo wolno jadą. Dziwnie jadą. Dobra, jeden już wygrał. I jesteśmy w ciekawym miejscu. Na pewno, no myślę, że będzie trzeba się zawrócić, żeby pojechać tą drogą, którą przyjechałem, bardziej niż pojechać tu dookoła, chyba że... Co oni robią? Oni jeszcze nie skończyli? Kurde, ja już się szykowałem na pojedynek, a tu jeszcze nie koniec. Ty, to dwa Mini Cooper! No kurde, ósmy poziom kontra Mini Cooper! No come on! Nie no nie, przywitamy się tylko z nimi, tyle. To ja się nie dziwię, że tak wolno jechać. Czy on ma siódmy poziom? Dobra, na chwilę wyskoczyło mi, że on ma niby siódmy poziom, ale ma drugi. Nie no, z drugim nie będziemy się ścigać. Co on robi? Aha, bo on jeszcze nie wystartował, okej. Czekaj, przywitamy się z nim. Nie będę go trąbił na niego, bo jeszcze go niechcący wyzwę na pojedynek. Oh my god. Wygrał Galanta w tym pojedynku. Chyba gra na klawiaturze, zobaczcie jak mocno skręca. Dobra, pojedziemy sobie dookoła, to jest bardzo fajna droga. Ja ją pamiętam, bo jeździłem Goliata 50 okrążeń Reventonem, którym wygrałem mega dużo kasy. I tutaj jest taka, no fajna, fajne zakręty, fajna droga, przyjemnie się jedzie, dlatego sobie... Jezu, co ten Lambos taki rzucający? Dlatego objedziemy sobie tu dookoła. Raczej nie spotkam samochodu, który by był na przykład z 10 poziomu tutaj, więc wypadałoby się po prostu pościgać z kimś. No ale nie chciałem tam drugiego poziomu na pojedynek wyzywać, bo to tak... nie w moim stylu. Ale wiesz co, teraz się przejechałem trochę po tych offroadach i naprawdę tym Gallardo rzuca dość mocno. A i w ogóle bardzo mi się podoba tył tego samochodu, tutaj gdzie mamy maskę silnika, widzicie? Bardzo mi się podoba to miejsce. To Gallardo to jest starszy brat Lamborghini Huracana. Huracana chyba na pewno kojarzycie, no nie? Jesteśmy w środku mapy. Ktoś właśnie wziął Gallardo Spider. Jakaś taka sesja, w której się dużo tych spiderków chyba podrobiło, czy coś. Jesteśmy na skra... Okej. To teraz jakby tu... Dobra, jedziemy do mojej ulubionej drogi. Tutaj widzę, że jest jakiś koleś. Ty, to też jedzie jakoś szybko. Wygląda... Aventadora ktoś już sobie dropnął, nice. Dawaj go. Coś to szybkiego tam jedzie. Boiler, wow. Okej, tutaj mamy. What's up, homie? O kurde, patrz, spider kontra spider, elegancko. O nie. O nie, gazu, 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 gazu. Ale mnie ktoś stuknął. Dawaj, Gallardo. I poszedł. Patrz, stuknie. Ohohoho, jaki cel, ty. Co za gościu! Widziałeś jak mnie wcelował elegancko? Jo, ej, to jest naprawdę trudno tak z lasu sobie wyjechać. Ty, co się robi tutaj? Spychaj, spychaj, spychaj! Kurde, i ten będzie na pewno mnie spychał teraz. Ach, już miałem dzisiaj taką sytuację, fuck! Aaaa, cholera! Nie! Fucking! Już się bałem, że on mnie zepnie, ale ty, ten Lambos z przodu też się rozwalił. Co się dzieje, ty? Z kimś się zderzył. Ja też! Gazu, gazu, 800 metrów, kurde, ale ból! O nie! Kurczę, ile osób tu gra w tym miejscu? Wow! Ja, ale mi szkoda tego Lambosa. Patrzcie, akurat taki sam samochód trafiłem. Jak gościu wyjechał z lasu, mega mi się to podobało. Bardzo fajna zagrywka. Trudno jest tak trafić, zwłaszcza jak się kurczę wyjeżdża z lasu. Udało wam się kiedyś tak zrobić gościa, że jedzie sobie ulicą już fajnie, a tu nagle ty wyskakujesz i ty, i cyk. To jest taki wrestling wtedy, no nie? Sierżant Lucek melduje się do akcji i wkraczamy. Kogo my tu mamy? O, będzie fajny pojedynek. I cyk, ram. O kurde, to jest szybkie. Jak gościu dobrze pojedzie, to na pewno mnie pokona. O. O, nie, nienawidzę tego. Ach, w porcie niestety nie da się jeździć przez kamienie. O, jest, już przegrałem. Nie mogę się zresetować, kurde. I co mam teraz zrobić? Reset nie działa. Nie. Ała. Ej, serio. 10 minut już tu siedzę. Nic nie mogę zrobić.
Naciskam. Do przodu. O! W końcu mogę się zresetować. Świetnie. Świetnie, no to teraz mam spore szanse jeszcze wygrać. O, czekaj, żeby tu znowu nie trafić. Dlaczego tak jest, że tu w tej Fordzie kamienie jakby... Strasznie sztywno się zachowują te samochody na kamieniach, no nie? I to jest niezależnie jaki samochód masz. Czy masz właśnie taki jak ten nisko zawieszony, czy masz auto takie terenowe. Terenówka wydaje się zachowywać bardzo podobnie do tych samochodów, które nie są terenowe. Gościu jedynie co zrobił źle, to pojechał sobie tutaj tym slalomem, ale umówmy się, miał na to dużo czasu, mógł nawet na wstecznym jechać do tej mety. A on miał jeszcze, wiesz, tego rama fantastycznego, no. Ech. I sierżant Lucek został pokonany na pierwszym pojedynku. Ała! A sierżant Lucek melduje się do akcji. Widzę, że tutaj mamy jakiegoś groźnego przestępcę. Wariata drogowego. Bierzemy go. Bierzemy się za niego. Subaru. To jest jakiś rajdowiec, amator. Mam nadzieję, że amator. Chyba kończę z karierą policjanta, co? A co nam się tu pojawiło ciekawego? Zobaczmy mapkę. Okay, jesteśmy na skraju. Gościu jedzie jakoś ciekawie. Czy on ogarnia, czy nie ogarnia? To jest zawsze pytanie przed pojedynkiem, no nie? Jak się ustawić do tego pojedynku? Co on w ogóle ma? Ma chyba Raptora, ja mam Rama. Ram jest bardzo dobry, Raptor jest dużo słabszy. Rama miałem w Fordzie Horizon 4 do wyścigów i on był jakiś OP totalnie. Nie pamiętam już dlaczego był taki OP. Czekaj, bo tutaj się jakoś chyba skracało drogę. O Jezu, co mi się tu otworzyło? Fuck, nie ta mapka. Ech. Dobra, zaraz mnie pokona ten gościu i tyle z tego będzie, jak będę tutaj przeklikiwał. Kliknęła mi się escape. Nie to co trzeba. Cholera. No dobra, trudno już. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj na przełaj w każdym razie, bo widzieliście jak mnie GPS prowadził? Prowadził mnie na tamten mostek najbliższy i w ogóle drogą jakoś dookoła. A mamy samochód offroadowy, tutaj naprawdę trzeba myśleć, no nie? Żeby nie wtopić. No i ten samochód miałem bardzo dobry. W ogóle mam takie wrażenie, że jak gram sobie tutaj w tą Forzę, jakbym grał w nową część Forzy Horizon. Ej, naprawdę nie czuję, że to jest jakaś wcześniejsza wersja. Mam nawet takie wrażenie, jakby piątka w ogóle nie miała swojej premiery. To jest ciekawe, no nie? Naprawdę, to jest mega, mega fajne uczucie, jak się dłużej tutaj pogra w tą Forzę, bo tak, graczy nie brakuje. Samochodów, no wiadomo, nie brakuje. Jakby jest co robić, no nie? Ja już nie robię tutaj tych playlist festiwalowych i tak dalej. To robię sobie w Fordzie Horizon 5 czasami, jak jakiś fajny samochód jest do zdobycia, ale naprawdę nie czuję się tak, jakbym grał w jakąś wcześniejszą wersję Fordzy Horizon. To jest dziwne. O, tu mamy jakiegoś wariacika. Chyba jedzie w złą stronę, ale to... Czwarty poziom. Strąbiło go, okej. Okay. Subaru, uwaga. O, już się bałem, że będzie w drugą stronę, ale na szczęście dobrze pojechałem. Trochę pojechałem na krawędź strefy i akurat tego gościa spotykałem. Tutaj no to pojedyneczek i sobie zrobimy upgrade samochodu, mam nadzieję. O, będziemy po drugiej stronie autostrady. Trzeba uważać, żeby się raptownie nie zatrzymać, no nie? Gaz, 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 gaz. Redukcja na czwórkę. Piątka. O, nie pamiętam, ja tu chyba nigdy nie jechałem, to jakaś kopa jest. Co to jest tutaj? W tą stronę, o, brudę. Ratuję to. W tą stronę nigdy nie jechałem. O, ale nie jest aż tak, mogłem trochę zwolnić tam na hopce, to by mnie tak nie podbiło. Dobra, Subaru mnie widzę, że dogania. Ale też się chyba rozwaliło w tym samym miejscu, okej. Okay. Dobra, i mamy już ulepszone, to już będzie siódmy poziom, wow! Idzie, idzie! I cyk, wjechane. Dobra, fajnie się jechało RS4. Patrzcie, jaką krowę sobie dropnąłem. O kurczę, ktoś jedzie na mnie, ale jesteśmy w dziwnym miejscu strefy. Nie wiem, w którą stronę pojedziemy. Dawaj.
RS6, czy to jest ta RS6 kozacka? Nie, to jest w Forza Horizon 5. Ta RS6 jest naprawdę kozacka. Ty pojedzie po jakiegoś dropa, ale ten drop jest słaby, ja go ominąłem. Ale w międzyczasie sobie go... Ty, o kurde! Tutaj jest w piątym poziomie? Nice. Dobra, torami może kawałek, co? Oj, chyba nie. Te tory w inną stronę jadą. Dobra, tutaj też tego miejsca nie kojarzę. O się. Wiecie co, przez lasy, jak tutaj sobie jeździłem, tutaj w lasach nie ma tych wszystkich kłód i takich przeszkadzajek, drobnych elementów, które gdzieś tam są na ziemi. W piątce na przykład. Tutaj te lasy są takie puste. O kurde, dobra, ja się muszę tu skupić. Hamujemy. O. 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 Tu trzeba było powoli, tu trzeba było powoli, gościu wystrzelił. Gonił go w ogóle jakiś golf, ty. AMG, dobra, ja sobie pojadę kawałek tutaj, bo ten już na mnie tam czeka. Okej, okay, mamy AMG. On jest też AWD, także nie ma strachu. O kurde, dobra, ty poleci, leci, zobacz. Ha, ja wiem co on kombinuje, a byłem przygotowany na tą ewentualność. Wiedziałem, że się tu czai, ale no co. Dobra, i tak trzeba uważać, bo ten samochód jest... Co? On jest niebezpieczny. On jest nisko zawieszony, z nim mogą być problemy. Zawsze jak wjedziemy tam w jakiś las. Patrz, ale fajna hop, o kurde. Dobra, zwalniamy, zwalniamy, zwalniamy. Zwalniamy. Zwalniamy! Fuck! O shit! Nie! Cholera! Aaaa, fuck! A co my tutaj mamy? Jakiegoś gościa do wyzwania? Czekaj, czekaj, bo on jedzie po dropa. O kurde. Szósty poziom! Dobra. Spróbujmy. No to będzie ciekawe. Jakby udało się wygrać mini kupą z kimkolwiek z takiego poziomu, byłoby naprawdę cudownie. Szósty poziom Subaru kontra moja mini kupa. Jesteście gotowi? Woo! Yeah! Udało się, dobra. Zobaczymy jak ten gościu, jemu się chyba też niestety udało to przeskoczyć. Nawet nie musiał się specjalnie rozpędzać, co? 200 km na godzinę, moja prędkość maksymalna. Nie jest to mało, tutaj mamy do przejechania dosyć gładkie tereny, na których, no niestety, Subaru będzie sobie radzić lepiej. Ze względu na lepsze zawieszenie rajdowe plus napęd na 4 koła. Jak ja czasami zazdroszczę tym ludziom, którzy grają na padach tutaj, jak jeżdżą na tych takich wertepach. Daj spokój, ty gościu może się rozwalić. Czy on się rozwalił właśnie? Nie, niestety nie. 1000 metrów do celu. Ale patrzcie, wcale nie odstaje daleko jakoś, nie? Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. O kurde. O kurde. Patrz, 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 jestem kurde blisko. Nie, nie w drzewo! Aaaa, cofaj! O, shit! Ja pierniczę, ale rzuca nim. Kurde. Dobra, jadę do końca. Jadę do końca, bo coś tam typowi nie wyszło chyba. Trafił w końcu, czy nie trafił? Aaaa, zobacz, napęd tylko na jedną oś. A tak wymiatał ten Mini Cooper. W porównaniu do tego, co mamy w Forcie Horizon 5 na pierwszym poziomie, to Mini Cooper, on powinien być na siódmym. Nie no, dobra, przesadziłem, ale gdzieś tak na czwartym, piątym, no nie? Przecież on wymiata, ma naprawdę dobre staty tutaj. A kogo my tu mamy? O Jezu! Musimy się rozpędzić na te barierki, dawaj, dawaj, dawaj. O, przebił to. Mamy tu traktora. Myślicie, że go dogonę, dogonię golfem policyjnym? Czekaj, typo chyba zabiera samo... Subaru zabiera, trzeci poziom, okej, no to już możemy się ścigać. Jak się ścigamy, pewnie będziemy musieli zawrócić. Dawaj Subaru, dawaj. Dawaj, 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 chodź tutaj Subaru. Jeszcze go klakson nie sięga, ale zaraz go sięgnie, dobra, mamy. Czy mi się pokazało zawróć na tym? Tak, dobra, zawrócimy. Dawaj, dawaj golf. Napęd na 4 buty, Subaru też. Ale ten golf jest dosyć szybki, jak go już testowałem tutaj. Mapka. Okej, okay, już wszystko wiem.
Musimy sobie ładnie tą drogą jechać. Pamiętacie, jak tutaj mi Galardo zrobiło? Kurde, to był naprawdę fajny pojedynek. Ops. I poszedł. No, trochę słabo tutaj wszedłem, ale powinniśmy dać sobie radę. Patrzcie, tutaj bez przypału można się pchać w te lasy. Nie ma żadnych porozwalanych belek na drodze, znaczy na powierzchni, ani nic, co mogłoby cię zatrzymać. A czasami te takie belki i powalone kłody mogą odbić twój samochód do tyłu. Naprawdę ciężko jest cię przez to przedostać. A tutaj w lesie w Forcie Horizon 4 jest idealnie równo za każdym razem. Elegancko. A ja wiem chyba, dlaczego przegrałem wtedy tym Mercedesem. Wiecie dlaczego? Bo ja mocno hamowałem, a mam wyłączony ABS. Zablokowało mi koła i samochód po prostu popłynął po tej trawie. Gdybym miał włączony ABS, dużo lepiej by auto wyhamowało. I na następne mecze ABS muszę sobie koniecznie włączyć. Ja ABS sobie wyłączam do driftowania, ale do wyścigów zawsze sobie włączam, no bo ABS jest mega, mega potrzebny. I tutaj jak dohamowuję, o widzicie? Wyleciałem z zakrętu, jak nożnym zahamowałem. Także ABS jest bardzo ważny, tutaj zwłaszcza do tego trybu. Trochę się mniej tam dostaje tych kredytów i tego wszystkiego, ale... O kurde, przerąbane Audi! Fuck. Dobra, jedziemy, na pewno w tą stronę. O kurde, ale dziwnie. Dobra, mamy równe szanse, niestety. To znaczy, no on ma lepsze auto, mi chodzi o to, że... Gdzie on pojechał? Ty, on w ogóle nie jedzie tam, gdzie trzeba. Kościół nie ogarnął. Gazu, 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 gazu. Aha, tutaj mamy jedną ważną rzecz. Trzeba ominąć ten plac zabaw, wiecie który? Tam, gdzie można się jakby zatopić w błocie, że tak powiem. No nie, no można się zaczepić o kamienie i już z nich nie wyjechać, tak jak ja wcześniej Wiktorią, no nie? Jeszcze tu są belki, ale generalnie tutaj jest w miarę równo. Nie, tak jak sobie jedziemy, można sobie na pełnym gazie cisnąć i nic nas złego nie powinno spotkać. Mimo wszystko, zaraz przed metą chyba sobie trochę podhamuję. Tak, i tutaj muszę pulsować tym hamulcem nożnym, żeby samochód lepiej hamował. ABS właśnie działa na tej zasadzie. Pokonałem smoka, zabieram smoka R8. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie pojechał, ale no okej. Pojechał w ogóle w zupełnie inną stronę, nie wiem dlaczego. Myślę, że ja zlot robię, czy jak? Jak się tu ścigam? Oho, oho, oho. Dobra, to może być ciekawe. Czekaj, gdzie jest mapa? Okej, okay. Jak myślicie, gdzie będzie meta w przypadku pojedynku? Nie wiem, ale tu jedzie chyba Lancer? Lancer biały taki cały. Dawaj, dawaj, Lancero. 8 poziom mam, kurde. Dobra, ja szacuję, że... O, właśnie, trzeba będzie zawrócić. Kurde! Audi! Audi, come on! Gdzie ten typ jest? Ja pierniczę, takiego drzewka Audi nie rozwaliło. Ja wiem, że to jest lekki samochód, no ale come on! To było malutkie drzewko! Ach, ta Forza potrafi sfrustrować czasami, no nie? Jak tak cię zablokuje, jak mnie wcześniej na tych kamieniach. O, ale to jest ból! Ale to jest ból i nic nie możesz zrobić. Gra nie ma w ogóle żadnego wyjścia z takiej sytuacji, prawda? Albo omijasz, albo masz przerąbane. O, jakoś wyprostowałem. O, znowu skaczę. Opanuj się, Audi. Nie, no muszę ten ABS powłączać, kurde. Dobra, 400 metrów. Ja pierniczę. Hamuj, 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 hamuj. Bo znowu nie trafiłem, będzie lipa. Jak tym rzuca? Kurde. Strasznie, strasznie. Nie wiadomo, o co chodzi. Tak dziwnie. O, widzę, tutaj ciekawy pojedynek się szykuje. Ktoś właśnie skończył swój pojedynek. A co robi Lucek? Lucek właśnie się tu zbliża. Nie powiem, że sierżant Lucek. Ja ukradłem ten radiowóz, nie jestem policjantem. I teraz... Kurde, goście coś... Jest na tej mapce, ale go nie ma. Gdzie on jest, ty? Zniknął? Czterech graczy zostało, okej. Jedzie, jedzie, jedzie. Let's go, protrak. Ogarnął, o co chodzi, ty. Aha, w ostatniej chwili. Ale protrak może mnie, kurde, porobić. Pa, jak wystartował, gościu, pa.
O, ale poszedł! O kurde! Ogarnął w ostatniej chwili, o co biega. Ja już byłem rozpędzony, ale no niestety. Protrak to protrak. Ja nie wiem, czy on ma, nie ma napędu na 4 buty. Ej, kościół trafił czy nie? On trzeba do rury chyba wjechać. Chyba nie trafił, ale podjechał i trafił. Kurde, 4 graczy do końca. No fajne, fajne były te pojedynki. Bardzo mi się podobały. O, koniecznie trzeba sobie włączyć Braking ABS on. To musi być, bo na trawie wtedy tym Mercedesem na bank bym wyhamował i zdążyłbym trafić w cel. To mega, mega się przydaje. Zwłaszcza jak jest mokro, ślisko, a tu w Wielkiej Brytanii cały czas jest mokro i ślisko. To nie jest Meksyk. Ale do Meksyku też sobie oczywiście pojedziemy. I zobaczcie, teraz ABS-ik, cyk. Ja mogę sobie ładnie wyhamować i elegancko audycją sobie z power slide'em wziąć zakręt. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 i z Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że miło czas spędziliście tutaj. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hejas.